Najbardziej zaskoczyło mnie to, jak właśnie Bóg pozwalał zmagać mi się samemu z sobą, z trudnościami, jednak w tym wszystkim właśnie dał się poznać i jak najbardziej pokazał to, jak bardzo mnie kocha. Na rekolekcjach zaskoczyło mnie to, że nawet kiedy jest mi ciężko w ogóle znaleźć czas na modlitwę i zostają dosłownie jakieś ochłapy czasu, to On nawet w tych 15-20 minutach potrafi przyjść z taką bombą i z taką petardą swojego słowa, że to wystarczy. Zaskoczyło mnie to, że na tak prosty i łatwy sposób dostępny każdemu z nas, po prostu będąc z Nim w codzienności, jesteśmy w stanie widzieć i odkrywać aż tyle łask, aż tyle tego wszystkiego, co On nam daje. Zaskoczyło mnie to, jak On na mnie patrzy, że widzi mnie zupełnie inaczej niż ja bym siebie widział. Jaką moc mi to daje w codzienności, jaką siłę. Zaskoczyło mnie to, że sytuacje stresujące, niepokojące, przeżyte razem z Jezusem, mogą okazać się przygodą. To, ile łez będzie mi kosztowało przygotowanie się, wejście w stan czuwania, wyciszenie, zapomnienie o tym, co było, co będzie, i po prostu trwanie w ciszy i w pokoju. Że On tak naprawdę ode mnie nic nie wymaga. On po prostu chce ze mną porozmawiać. I to mnie najbardziej zaskoczyło. Zaskoczyło mnie to, w jaki sposób Pan Bóg do mnie przychodzi, do mojej codzienności, jak pokazuje w najdrobniejszych elementach mojego życia swoją miłość, która sprawia, że mogę być wolnym człowiekiem i na tej miłości budować piękne życie. A to, co najbardziej mnie zaskoczyło, to sam temat rekolekcji. W Chrystusie zobaczyć świat na nowo. Polecam każdemu spróbować, bo to jest dostępne dla każdego i bardzo proste.